Dzień dobry, moi mili, Mafkar z tej strony i przy tym pięknym, wiosennym dniu nagram wam dzisiaj równie pięknego Seata XEO. Mogę tak sobie go nazwać, że to jest taki poszukiwany złoty graal, bo ma przez was przede wszystkim uwielbiany silnik 1.8 turbo, stara, dobra konstrukcja jeszcze w aucie z 2010 roku. Co o tym wozie? Auto według mnie ma bardzo niski przebieg, bo ma 14 lat na tą chwilę i teraz ma 167 tysięcy, czyli można powiedzieć, że około 12 tysięcy rocznie. Pochodzi również od pierwszej właścicielki od nowości, jest tak zwany właściciel zero w briefie. Ja wam tutaj zrobię cięcie i wrzucę do filmu. No i jeszcze warto dodać, że jest też poszukiwanym manualu. Na zachodzie jednak bardziej te sprzedają się szybciej automaty, nieważne w jakim samochodzie, w Polsce jest jednak jeszcze podejście klasyczne. Macie taki wóz w automacie, będzie tańszy, chociaż w zakupie w salonie był droższy i będzie się dłużej sprzedawał. Tu mamy tego poszukiwanego manuala. Auto też nigdy nie było rozbite. Zmierzyłem go miernikiem lakieru teraz, jak sobie jeszcze tutaj stałem i czekałem, żeby nagrać. Tylko dwa przednie błotniki mają podwójne, niewielkie podwójne lekerstwy, bo tam rzędu 180, 130 czy 140. I tutaj trzeba przyznać, że znawcy tematu wiedzą, że jest to standard w XEO A4, B7, B6, bo to tak naprawdę jest ten sam samochód, że mamy je już lakierowane, bo Niemcy się nie popisali i z tyłu na rancie tego błotnika wkładali taką gąbeczkę, która zbierała sobie wodę. I powiem wam, praktycznie chyba jeszcze nie trafiłem takiego samochodu. Raz może miałem, że się udało, że nie były te błotniki malowane, bo mógł po prostu ktoś sobie to na bieżąco czyścić, ale 90% to zawsze jest tak, te dwa przednie błotniki mają drugą warstwę lakieru. Ale spójrzcie, wóz prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i teraz tego nie widać, bo tak to na filmie, jak patrzę na telefon, wydaje się, że jest taki ciemnograficowy, ale jak może wyjdzie słońce za chwilę, jak jeszcze będę go nagrywał, zmienia się w taką bardzo zieloną, ciemną oliwkę i kolor, powiem wam, świetny. Pamiętam ten kolor, że kiedyś go miałem w Audi A4, ale B5 przed kilkoma laty i robi wrażenie. Fajny jest do mycia, nie jest to taki standard szary i dobrze się też prezentuje do takiego nadwozia z czarnymi, jak tutaj widzicie, wszystkimi elementami grilla, przy zderzaka. No co, stylistyka, pozmieniane trochę A4, B7, że jakichś wodotrysków tutaj nie ma. Warto jeszcze dodać, że XEO ma tylko inną deskę rozdzielczą w środku od zwykłego A4. Ta ja ma po prostu taką z cabrio użytą zamiast tej standardowej. Czy coś jeszcze o zewnątrz? Technicznie bez zarzutu, ładna opona, a tym, że jeździła to jakaś pani, to wiadomo, nikt chyba się nie pokusił o zakładanie jakichś 20-calowych halufelk, bo często ten silnik z 1.8 turbo w sedanach trafia w młode ręce i ludzie, tak powiem, lekko tuningują te wozy. Tutaj macie wszystko absolutnie jak wychodziło z fabryki, czyli bez żadnych przyciemnianych szyb, oryginalna końcówka i oryginalne koła. Cóż, chyba o silniku wam powiedziałem, że to jest model sprawdzony i też dobry do gazu, bo występowało to jeszcze TFSI. Tu mamy zwykłe turbo, bez problemu wkładacie LPG, nie biorą te silniki jakiegoś oleju. No i też dużo miejsca jest dosyć pod maską. O, i teraz widzicie, akurat podczas nagrywania wyszło słońce. Nie wiem, czy widać, ale chyba będzie widać. No, widać, że taki troszeczkę, jak to odświeżyłem, jest bardziej, o, zielony widać nad tylnym błotnikiem. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Co, nagrywamy sobie wnętrze. Pokażę wam jeszcze jego ostatni TIF. Zobaczcie, jak długoważny, do 25 roku. Był robiony pod koniec 23 przy 165. Teraz macie 167, więc od tego czasu wóz dużo kilometrów nie pokonał. Serwisy, książka jest, jakaś tam podstawowe. Są też jeszcze stare TIWy na potwierdzenie przebiegu. Więc o to się musicie martwić i jakieś karteczki pod maską na wymiany. No to opowiadamy o wnętrzu. Tak jak wam już powiedziałem wcześniej, bardzo podobne, lub można powiedzieć, że takie same jak A4, B7, B6, tylko że w cabrio. Proszę, tapicerka wygląda tak, fotele z taką jakby krateczką na środku, boczek standardowy, ale fajnie, że to jest wykończone taką ala pseudoskórą, a nie jakąś szmatą, która może się
odkleić, srebrna klameczka i ta listewka w kolor, można powiedzieć, nadwozia przechodzi sobie ładnie tutaj, 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 tutaj i kompletuje się tam również na tylnych oparciach, nie oparciach, przepraszam, boczkach od drzwi. Deseczka u góry oczywiście jakoś Audi, czyli miękka. Trzy takie nawiewy. Tutaj kolejny i oczywiście z tej strony następny. Na środku większe radio, wyłączenie SP, mały tutaj taki schowek na portfel, miejsce na kubeczek, proszę, ładnie wyjeżdża. Często z nimi był problem. Dalej, klimatyzacja, automat, sprawna, dwustrefowa. Nie jest to powycierane, bo często bardzo się to wycierało. Fajnie, że albo to poprawili, albo po prostu ktoś tego nie zużył. Tutaj zobaczcie, gałeczka jak nowa. I również dobry deal, bo skrzynia sześciobiegowa, tu mieszek fajny, również gałka z takim wejściem, inaczej wyglądająca niż w B6 czy B7. Proszę bardzo, jak widzieliście, tu był schowek, czy nie ma popielniczki, wersja dla osób niepalących. Nawet tylko jest tutaj zatyczka, auksik, podłokietnik standard. No i pod podłokietnikiem jeszcze kolejne małe miejsce na jakieś szpargały. Cóż, kierownica, kiera widać, że też ładna, ze sterowaniem sobie radyjka, podgłosze. Widzicie, myk, myk, działa. Fajne te zegary w tubach, to taka czcionka, taka bardziej ala sportowa. Tuba od paliwa, tuba od temperatury. No i oczywiście przebieg i ekran środkowy z komputerem. Nie wszystkie to miały, więc warto na to spojrzeć. Dalej mamy, proszę, jeszcze bardzo tempomat. Tutaj sobie zmienicie mode lub stacje radiowe. Dalej sobie przechodzimy na włącznik od świateł. Często to bardzo było zużyte. Tutaj jest jak nowe. Wszystko działa. Proszę dalej. Oczywiście jest też przeciwdzielny przód. O tym zapomniałem dodać. Te elektryczne szyby. Praktycznie jest to niezużyte. No i elektryczne lustereczka. No i boczek kierowcy jest cały. Nie jest przetarty. Sufity też czyste. Nieodklejone. Co w tych B7 był częstym problemem przy tych autach. Czy wam wszystko powiedziałem? Chyba tak, no. No to wóz ma wszystko to, co potrzeba. Najważniejsze, że klima działa i nie ma jakichś tutaj takich zniszczeń, które by ten samochód dyskwalifikowały. Cóż, jak film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, sugestie, to komentarz lub ewentualnie możecie je zadać przed moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że każde auto mi zapłacone nie ponosicie kosztów 2% w skarbówce, bo wystawiam fakturę VAT marża i również, że możecie sobie wykupić do niego gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu, to w rozsądnej kasie wam go dorzucę pod lawetą pod dom. A jeżeli szukacie takiego pojazdu i to auto się sprzedało z filmu, mogę wam chętnie poszukać drugiego na zamówienie, chociaż czasami nie jest to takie szybkie, że w jeden dzień nam się uda kupić, bo czasami klienci do mnie dzwonią i mówią, żeby było na wczoraj, ale no na dobry samochód, który ja chcę sprowadzać, to potrzeba tego spokojnie miesiąca. Pozdrawiam, do następnego, cześć!